Gratulacje! Trzecia wojna światowa się zakończyła. Donald Trump oświadczył, że nie chce prowadzić do konfliktu zbrojnego między Iranem, Irakiem i Stanami Zjednoczonymi. Wreszcie jakaś dobra decyzja, panie Trump. Może ktoś na ciebie zagłosuje dzięki temu. Natomiast w dzisiejszym odcinku podzielę się z wami moimi nieudanymi jednak spekulacjami dotyczące wybuchu III wojny światowej, które zbierałem przez ostatnie 5 lat. Zobaczmy, czy jako taką trafiłem. Otwarty atak Rosji na Europę, czyli w skrócie II wojna światowa, ale z tym razem Rosja atakuje pierwsza. Teoretycznie to się wydarzyło, patrząc na konflikt zbrojny na Ukrainie, natomiast Rosja dalej już nie poszła poza paroma ograniczeniami w handlu. Więc czy dobrze to wyszło, czy udało nam się to dobrze zgadnąć? No niestety nie. Rosja natomiast na pewno sprzedaje trochę broni na wschodzie. Gdyż oni zawsze sprzedają broń. Ich głównym eksportem na świat jest broń! I najemnicy. Korea Północna popełnia atomową pomyłkę. Upsi! Tego w sumie najbardziej się spodziewałem, że Korea Północna wystrzeli jednak jakąś rakietę atomową w którymś tam kierunku i dzięki temu Ameryka będzie miała powód, by wystrzelić swoje atomówki. Przez co Rosja będzie miała swój powód, żeby wystrzelić atomówki. Przez co Chiny będą miały powód, żeby wystrzelić swoje atomówki. A i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Aż Polska wreszcie będzie pustynią i będę mógł się opalać bez problemów. Nie będzie zimy. Na szczęście to się nie wydarzyło, nie mamy Fallouta w wykonaniu Korei Północnej, nie mamy Homefronta, który jest o Korei Zjednoczonej przez Koreę Północną, o wiele mocniejszą technologicznie. Stany Zjednoczone wraz z Trumpem popełniły wielkie upsy gdzieś na świecie i zmusiły inne państwa do konfliktu zbrojnego. To się właśnie prawie wydarzyło, hej, coś wreszcie zgadłem! Jestem z siebie dumny. Dziękuję bardzo za oglądanie, kochani. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, żeby stawić łapkę w górę bądź łapkę w dół. Ja natomiast się z wami żegnam. Jak to zwykle, tradycyjnie będę tutaj klękać przed wami.